Hamburg, Warszawa, 11 stycznia 2024. Słyszymy dziękczynienie i prośbę o pomoc. Pieśń do księdza Jerzego Popiełuszki, zamęczony dlatego, że był polskim kapłanem. Kapłanem Serca Jezusowego. Dzisiaj, w 4. rocznicę Powstania Solidarności, mamy obowiązek przywołać w swojej pamięci nastroje tamtych sierpniowych dni 1980 roku. Pamiętam, byłam w Gdańsku, ale tego dnia to było tworzenie moskiewskiej Solidarności. Dni, w których troska o dom ojczysty, w bólu i niepokoju serca, zmęczeniu fizycznym i duchowym, na klęczkach z różańcem w ręku, na klęczkach przed polowym ołtarzem, z patriotycznymi i religijnymi pieśniami na ustach, w rozpaczliwym wołaniu robotników o godność pracy człowieka i pracy. W poparciu inteligencji świata kultury rodziła się Solidarność polskiego narodu, która była tak różna od Solidarności moskiewskiej. Miała swoje korzenie we łzach, krzywdzie, krwi robotników. Miała swoje korzenie w poniżeniu młodzieży akademickiej. Szybko rozwijała się w potężne drzewo, ogarniające swoimi konarami cały kraj. Solidarność zrodzona w sierpniu 1980 roku. Nie 14 sierpnia, 17 sierpnia, kiedy przybył do nas ksiądz. To nie związek zawodowy o tej nazwie, która ukształtowała się parę miesięcy wcześniej. Racja. Ale dążenie do całkowitego narodu ku prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Potwierdzeniem była Solidarność narodu. Fakt, że stan wojenny wprowadzono przeciwko całemu narodowi. Naród polski. Naród polski nie nosi w sobie nienawiści. Dlatego zdolny jest do wiele przebaczyć, ale tylko za cenę powrotu do prawdy. Bo prawda i tylko prawda jest pierwszym warunkiem zaufania. Naród tak boleśnie doświadczany jest, nie uwierzy żadnym gołosłownym deklaracjom. Prosimy Matkę Najświętszą w dniu jej święta, aby pomogła wszystkim naszej ojczyźnie zrozumieć, że nie da się budować domu ojczystego na kłamstwie, przemocy i nienawiści. Matko, może nigdy tak jak teraz nie trzeba, byś wzięła w swoje macierzyńskie dłonie serca i myśli Polaków, abyś wzięła swoje losy naszego narodu. Matka Bosko, Królowo Polski, Matko Boska z orłem w koronie, Matko Boska, która przypominasz odrodzenie się Królestwa Polskiego 26 czerwca w 1295 roku. Sam Wszechpotężny zwrócił Polakom zwycięskie znaki. Jest to orzeł. Niepokalana Matko Jezusa i Matko Nasza, Maryjo Królowo Polski, którą o dogmat o niepokalanym poczęciu ogłosił 8 grudnia 1854 roku król Polaków w Rzymie, papież Pius IX. Pius X był polskim papieżem, zapowiedzianym przez anioła stróża Polski 3 maja 1863 roku przy Myślu. Niespożyty duch Polski stuletnia krwawą walką protestujący przeciwko ciemiężącej go przemocy w wolnej ziemi Helwetów przemawia do nas sprawiedliwość Boga i świata. Nasz święty papież, polski papież, Pius X. A tutaj papież Pius X 26 czerwca w 1904 roku w Rzymie delegacji Izraela powiedział: No posimus, wyście nie uznali naszego Pana i Boga. My nie możemy uznać waszego państwa. No posimus. Żydzi muszą poznać
przywrócić do Boga. I wtedy, czym nawet było to 26 stycznia 1904 roku w Rzymie, no posimus, i masoneria przejęła wszystko. Symbolem jest rytualny mord na biskupie Kozalu, zlikwidowany 26 stycznia 1943 roku w Dachau. Ustanowili tego dnia Dzień Islamu. Najbardziej bolesne jest, że kapłani to nie są kapłani. Ksiądz Ciereszko, prowadzący sprawy beatyfikacji księdza Michała Sopoćki, jest od islamu. Tu jest stół Kiko, przygotowany w 2000 roku dla Żyda Wojtyły, którego promował kuzyn największego przestępcy świata, Andrzeja Wyszyńskiego, Stefan Wyszyński. Tutaj mamy Cohen, jak śpiewał z nim piosenki żydowskie, arcybiskup Życiński. Spytałam się go, arcybiskupa Życińskiego, w Hamburgu 5 grudnia 2004 roku, czy jest biskupem katolickim, bo jeżeli śpiewa z tym Żydem Cohenem piosenki żydowskie, powinien zaśpiewać o Hermanie Cohenie, Żydzie, który przez jego nawrócenie mocą Eucharystii, nawrócili się Żydzi, odnowił się Karmel we Francji, w Anglii, w Polsce, klasztor świętego Józefa. Mój pradziadek Józef Tomaszewski w lutym 1858 roku wydał życiorys Hermana, nawrócenie Hermana, fotopianisty, ucznia, nie, towarzysza Liszta. A tego dnia, kiedy wydano imprymatur, ukazała się Matka Boska w Lourdes. Matka Boska ukazała się w Lourdes. Wiedzą o tym wszyscy ci, którzy budują porządek świata. 18 czerwca 2012 roku utworzyli Kościół 19 religii i przejęli wszystko. Święty Maksymilian Kolbe był pierwszą ofiarą zlikwidowaną dla ich celów. To nie są kapłani katoliccy. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, Królowo Polski, Królowo Świata, wstawię się za nami.